Cześć wszystkim, tutaj Kuka Frey. Witam Was w całkiem innym i niezwykle ciekawym odcinku Ciekawostek. Dzisiaj nie poznamy żadnych ukrytych pasywów ani innych easter eggów, tylko dowiemy się, co nas ominęło w grze i dlaczego. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam Avertiana, Gavida, króla roślin, Tawu, szamana wodu, Piscile, królowe pająków, Fuela, wodną duszę, Omena, Urfa, krowę morską, oraz jeźdźca Gryfona, metalowego inżyniera i Dickiego. Tak więc zacznijmy od Avertiana. Jest to nigdy nieupublikowany champion, który podobno był poprzednikiem Heimendingera, a jego grafika była użyta na wstępnych testach do Malzahara. Ikona z jego umiejętności Astral Beam została użyta jako grafika do umiejętności Strefa Nicości Kasadina. Więcej informacji o tej tajemniczej postaci nie udało mi się zdobyć. Więc przejdźmy do Gavida, króla roślin, najprawdopodobniej poprzednika albo może męża Zyry. Jedyne co o nim wiadomo to to, że grafika ikon umiejętności Zyry była wzorowana na jego ikonach. Na przykład Thorns ma nawiązanie do duszących cierni, a Sprout do korzeniowego uścisku. Poznajmy teraz Tabu, szamana wudu. Postać ta, wzorowana na Woldzinie z WoWa, miała faktycznie wejść do gry, jednakże przerobiono ją na Swaina. Ikona jego umiejętności Pacify została użyta jako obrazek do prześmiewczego okrzyku Tryndamera. Ciekawostką do wspomnianych trzech postaci jest to, że można je było spotkać w prawym dolnym rogu na halloweenowej mapie Summoner's Rift. Byli oni pochowani w strumnach i umieszczeni na skałach. Przejdźmy teraz do najciekawszej i najśmieszniejszej części tego odcinka, czyli naszej krowy morskiej, Urfa! Urf to pryma aprylisowa maskotka, która pojawiła się w świecie gry 3 lata temu. Z jego historii wynika, że został on zabity przez Warwicka, który wziął jego skórę jako trofeum. Stąd powstała skórka Warwick w foczej skórze. Twórcy gry darzą krowę morską niezwykłą sympatią i aby podtrzymać o niej pamięć, umieścili ją również w skórce korki Jeździec Urfa oraz ryba Kwis, gdzie ulti, w którym zawsze występuje rekin, tym razem dumnie prezentuje się Urf. Następną ciekawostką dotyczącą tego czempiona jest to, że jego duch nawiedzał halloweenowe Summoner's Rift. Kiedy stało się na cmentarzysku koło barona, pojawiał się niebieski duch Urfa. Natomiast pójście tam Warwickiem w oczej skórze groziło atakiem naszej krowy morskiej. Zapomnianych czempionów zostali nam już Omen, bardzo przyjazny stworek, którego można dostrzec w najnowszym komiksie Udyra, prawdopodobnie z poprzednikiem Kha'Zixa. Następnie mamy Priscille, bardzo ciekawą postać, która miała wejść do gry zamiast Elise. Ja osobiście wolę tą nowszą wersję. Podobno grafika Priscille była wykorzystywana przy tworzeniu Nidalee. Spekuluje się, że była ona tworzona na podstawie Broodmother z Doty. Mamy jeszcze Roba Blackblade'a i Wella, duszę wodną.
Zostały nam jeszcze luźne szkice od Riotu niedoszłych czempionów, m.in. Avash, Eagle Ridera, najprawdopodobniej poprzednika Queen, metalowego inżyniera, najlepszego przyjaciela Biskranka, Murdocka oraz Tikiego. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ta odmiana ciekawostek Wam się podobała. Dowiedzieliście się czegoś nowego i z utęsknieniem będziecie czekać na nowy odcinek. Pa, pa!